Dzień dobry, jesteśmy już w domku u nas i słuchajcie, dzisiaj biorę się za dekorowanie, już chcę tak ładnie przystroić na jesień te mieszkanie, tym bardziej, że ten czas leci jak szalony, to był wrzesień, mówię, o Jezu, gdzie tam jeszcze, chociaż już były ozdoby świąteczne, także jestem ciekawa, czy w ogóle coś zostało, czy uda mi się kupić wrzosy, bo w sumie po to głównie jadę. Jakieś takie dekoracje na pewno mam z zeszłego roku, ale szukam świeczek, jakichś takich ładnych, pachnących, także tak jak, tak, że po prostu jak zapalę, to po prostu ten zapach się ładnie będzie roznosić w powietrzu. I tak szukam, szukam, jakoś tak ostatnio nie bardzo mi podchodzą wszystkie zapachy, także mam nadzieję, że coś znajdę, bo jednak świece robią klimat. Ja też lubię bardzo te wrzosy na jesień, także zabieram Was ze mną. No słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo jesiennie dzisiaj, deszczowo. Kiedyś bym narzekała na tą pogodę, ale jakoś tak dzisiaj... Czekajcie, wyłączymy radyjko. Ale jakoś tak dzisiaj mam taki nastrój właśnie na ten deszcz i jakoś mnie to cieszy. I tak zbieramy się i pędzimy. Może uda mi się, słuchajcie, jeszcze kupić wrzosy. Mam nadzieję, kurczę, jakoś, nie wiem, co roku szybciej się to wszystko kończy i nie wiem, czy jeszcze są jakieś dekoracje jesienne, czy są wrzosy. Jedziemy. Ja zazwyczaj te wrzosy kupuję w Obi, chociaż w zeszłym roku chyba kupowałam w kwieciarni, na tym stoisku tam. Kurczę, musiałabym do tego wrócić, bo nie jestem pewna, ale w Obi zawsze były ładne, tylko nie wiadomo, czy jeszcze będą. Jestem w Obi, już została taka w sumie resztówka dyń z tych takich dekoracyjnych, ale mi zależało na takich malutkich, jeszcze mniejszych niż te, żebym mogła sobie ułożyć do dekoracji. Te są dość duże, a wrzosy z kolei albo takie malutkie, albo te, które miałam w zeszłym roku, te duże. Z te raczej nic nie uda mi się tutaj wybrać. W Walmarcie jest dużo ładnych poduszeczek. Ta jest bardzo przyjemna. Nie wiem, czy nie pojedzie ze mną. Taka podłużna, chociaż te dwie podłużne ja takie mam. Jest jeszcze opcja takiej kwadratowej. Tutaj troszkę przekłamane kolory, ale to są takie beże. Taki kremowy kolorek ten. I są jeszcze w takich kolorkach pod granatowy. I też mają taki kształt podłużny albo w kwadrat. Ale ja myślę, że poszłabym w te beże, tak bardziej jesiennie. W Sinsayu są świeczuszki, które wyglądają jak kubeczki, także bardzo fajne. Już takie świąteczne. On wygląda. Patrz, Kubusiu, coś takiego na twoje urodzinki kupiłam, na popcorn. To się składa i w środku wsypiemy popcorn. Fajny pomysł? No. Jeszcze właśnie Kubuś będzie mieć takie drugie urodzinki dla dzieciaczków, więc mówi, kurczę, taka pogoda nie bardzo. Jakie atrakcje? Wzięłam im tatuaże jakieś. Takie kredki do malowania buzi. Także co nieco wymyśliłam. W Walmartie jeszcze kupiłam taki fajny, przyjemny, mięciutki dywanik do łazienki. Więc będziemy, zaraz go zmienimy, będziemy mieć nowy. Takie słodziutkie skarpetki z takimi skrzydełkami dorwałam w Sinsayu. Fajne, nie? Dla dziewczynki piękniutkie. Piękniutkie, nie ma tutaj słowa. Piękniusie, miałam powiedzieć. I jeszcze świeczuszki. I jeszcze dwie świeczki. W ogóle bardzo ładna była ta kolekcja w Sinsayu, jeżeli chodzi o te świeczki. Ja chcę coś powiedzieć. Dobrze. To jest samolot na pilot. Woo! To jest samolot na pilot i dobra. To tak, ja celuję. Bardzo ładnie. Pięknie Kubuś steruje. Najładniej z wszystkich. Nikt tak nie umie sterować jak Kubuś i to jest prawda. A świeczuszki, kochani, wybrałam Elegant Peony i to jest taka no, słodka, kwiatowa.
Kwiatowy zapach, bardzo ładny taki. Ten pietadek rzuciłem to. Ale nic się nie stało, co? No, chyba nie. Pasuje ta świeczuszka bardzo tak do sypialni albo do łazienki, a druga ta złota, no już taka jesienna. Także słuchajcie, takie naprawdę jesienne zakupy wreszcie. To mi się zaraz przyda i zobaczycie na co. To też będę coś tutaj fajnego z tego robiła, to też Wam zaraz pokażę. Muszę te wrzosy na pewno dać do donic. One fajne udało mi się w tym obi kupić, jednak były na zewnątrz, przed sklepem, takie ładne, duże, więc też coś z nimi zrobię. A słuchajcie, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jak prawdziwe, kto przychodzi, mówi, ale ładne, takie kolorowe, gdzie zerwałaś? A mówię, o nie, 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 to sztuczne są. Je dorwałam w Action tylko jakieś 2-3 tygodnie temu. Także one już tutaj u mnie krują w mieszkaniu, a teraz biorę się już za, co kochanie, za całą resztę dekoracji. Kupiłam jeszcze taką drewnianą tacę i ją kupiłam chyba też w Action. Czy tu nie ma informacji, ale wydaje mi się, że tak, bo najpierw byłam w Action. Więc kupiłam taką tacę, więc tutaj ją ładnie uzupełnię i zrobię tak już pięknie, jesiennie. Robimy. Ale ładnie. Słuchajcie, no szukałam takiego zapachu, takiego właśnie dniowego, aromatycznego. No i w końcu z Insej strzał w dziesiątkę, bo gdzieś indziej są te zapachy jakieś takie kurcze, no nie wiem, sztuczne, nie podobają mi się za bardzo. Naszukałam się świeczek i zapachów, jak nie wiem, i w końcu wszystkie kupiłam z Insej'u. A te donice są ze mną już niezmiennie od 3 lat i dalej ich używam do wrzosów, dalej mi się bardzo podobają, także jesienią tylko po prostu muszę sobie dokupować nowe wrzosiki do nich. Ale ja nie wiem, czy nie przesadziłam z wielkością tych wrzosów, ale chyba okej. Okay. O, idealnie, idealnie, idealnie. Słuchajcie, taką fajną dyńkę dorwałam bardzo, bardzo wcześnie, bo... Ojejku, jakoś aż mi głupio było ją kupować. To był chyba, nie wiem, jeszcze sierpień? Nie wiem, jak weszła kolekcja, dopiero co weszła kolekcja jesienna, słuchajcie. Ale tak mi się spodobała. Mówi, fajnie zapełnimy jakimiś cukieraskami i postawimy sobie na stole. Jak są jacyś goście, to przynajmniej zawsze coś będzie. Bo dzisiaj była promocja na takie różne pakowane słodycze, 1+1 gratis, więc wzięłam takie mini tiksy. One będą super pasować do tej dyńki tam do środka, a wcześniej jeszcze kupiłam Raffaello, więc tak po prostu wymienię, wymieszam, wymieszam. Ale dużo tego tam wchodzi, naprawdę bardzo dużo, ale pięknie się to prezentuje, słuchajcie, a za tą dynię zapłaciłam chyba, kurczę, może ktoś z Was też kupował, nie wiem, 30 zł? Coś w takich granicach, naprawdę super. Gdyby coś takiego było w Home & You albo w Homey, to pewnie by kosztowało ze 100 zł. A wygląda to super, bardzo duża ta dynka, jak widzicie, no i zobaczymy, jak długo to postoi mi. Pełne, ale myślę, że fajna opcja na stół. A ja jeszcze mam z zeszłego roku właśnie takie dekoracyjne dynie, ale wydaje mi się, że ja to wszystko mam w piwnicy. Także to dopiero chyba powyciągam, jak przyjdzie mój Zbyszek, tak myślę. A tu słuchajcie, na ten lampion mi stoi koło telewizora, koło szafki. Mam taki pomysł, że przede wszystkim muszę zmienić baterię w tych światełkach. I tutaj do środka kupiłam takie sztuczne dynie i je sobie powsadzam tam do środeczka i będzie się to przeplatać światełkami. Powinno, myślę, zrobić ładny klimacik. Tylko tutaj aż 4 baterie potrzebujemy. Wow. Ale kupiłam, tylko jeszcze potrzebuję to otworzyć.
słuchajcie, kupiłam sobie i zamówiłam wreszcie, żeby to zrobić, takie pojemniczki na przyprawy z naklejkami. Także biorę się za to, bo nawet Wam pokażę, jak ta moja półka wygląda. Tam jest, znaczy myślę, że jak zrobimy te słoiczki, to wreszcie będzie porządek na długi czas, bo na ten moment non-stop po prostu się tam robi bałagan. Także już Wam pokażę, jak to wygląda, a później tą przemianę, co? To tak będzie najlepiej. To jest ta półeczka. Ja tutaj miałam kupione takie, o, widzicie, plastikowe. No ale no i tak mi się robi bałagan. I tak mi się robi bałagan w tych przyprawach, także teraz już chcę mieć pojemniczki. Ładnie sobie wszystko poukładam. I pokażę Wam, jak już zrobiłam i ogarnęłam tą szufladę. No myślę, że wygląda zdecydowanie lepiej. Ja wiem, że tutaj jeszcze mam, słuchajcie, przyprawy, makarony i mąki, to musiałabym sobie, słuchajcie, kupić po prostu jakieś większe pojemniki, bo tych słoiczków było tyle w sumie, ile ja zużyłam. Poukładałam sobie według alfabetu wszystko, także wiecie, już będę wiedziała, jaką przyprawę, to mniej więcej wiem, gdzie szukać. Tutaj jakieś, wiecie, foremki, no tak jak mówię, makarony i takie rzeczy jeszcze będę musiała sobie takie duże pojemniki kupić, no i wtedy już nie tutaj, tylko myślę, że gdzieś wyżej do szafki schowam. Mąka, cukry, ryż, makarony na takie rzeczy. To tak czy siak jedno przynajmniej i tak mi się przyda na pewno właśnie na takie słodkie rzeczy, jakieś drzemy, galaretki, budynie i tak dalej, to tak czy inaczej, czy jakieś takie olejki, co mam, to tak czy inaczej mi się to przyda, ale myślę, że wygląda to już zdecydowanie lepiej. Byłam przed chwilką w piwnicy, bo domyślałam się, że mam jeszcze jakieś takie ozdoby jesienne z zeszłego roku, ale powiem Wam, że nie pamiętałam też do końca, co tam mam i nie wiedziałam, czy ja stroiłam w końcu na jesień, czy na Halloween, a w tym roku jakoś tak nie bardzo chcę na ten Halloween i w ogóle nie chce mi się tego robić w tym roku, jakoś organizować za bardzo. Nie wiem, może za rok, jak lichcia będzie trochę większa. Wiem, że jest część osób, która nie, mówi stanowcze nie, ale ja to traktuję po prostu w formie zabawy. No i tutaj właśnie z zeszłego roku mam takie pająka, bo ja tu trochę stroiłam, ale nie, w tym roku mi się nie przyda, naprawdę, słuchajcie, nie, raczej... Kurczę, nie wiem, chyba że się coś stanie i stwierdzę, dobra, zróbmy imprezkę. Albo ktoś nas zaprosi, ale ja nie chcę. Ale powiem Wam, że teraz widzę, ja zapomniałam, że to jest halloweenowa dynia, ale mogę obrócić ją w tą stronę i jest ładna, elegancka, bo od tej strony ma tą buźkę taką, widzicie, nie? Ale w dalszym ciągu mi się ta dynia podoba, więc ona jeszcze się świeciła. O, trzeba było wymienić baterię. Ale czekajcie... Zrobiłam na owczy. Okej, jest. Ale w razie czego mogę postawić tak, tą stroną. I będzie ładnie. Bo ja do tego kupiłam jeszcze taką małą. Tutaj? Tu jest Liwusia? Czy co ty tam jesz? Pokaż, co jesz. No, widzę. Kupiłam taką małą czarną, więc no to mi się bardzo podoba. Ja chyba to miałam wtedy koło telewizora i tak bym chyba też to postawiła. Ale wydaje mi się, że miałam więcej tych dyń. I zaraz zobaczymy. Dobra, wiecie co? To też mam jakieś takie halloweenowe z zeszłego roku. Daj, kochanie, daj. Daj, mamuś. Ale tego już chyba Wam nie pokazuję, nie będę Was straszyć. Ale chcesz do mamusi. Ale jeszcze mam taką. I tą? Chodź, żabka. I tą sobie, myślę, postawię tutaj na tą tacę. Bo jeszcze Wam nie pokazywałam wszystkiego w sumie, więc zaraz już... Wszystkie moje kompozycje Wam pokażę, a ta dynia jest już ze mną chyba trzeci rok, albo może i dłużej. Może na samym początku tutaj kupiłam, jak się przeprowadziliśmy, więc ona będzie ładnie... Chcesz coś się napić? O, dobrze, kochani, już mamusiu daje. Będzie ładnie pasować tutaj na tej tacy, więc kończymy dekorowanie. Ale powiem Wam, że jestem w tej bluzie i jak tak coś robię, to już jest mi za ciepło, zdecydowanie za ciepło, więc zaraz muszę się... rozebrać. Sąsiadka właśnie mi pisała ostatnio, czy grzejemy już w mieszkaniu. A jej pisze, nie, no co ty? Chociaż były takie zimne dni, chłodne. Ojejku, bardzo, bardzo, bardzo chłodne. Ale mówię, no nie, ja to raczej, tak ostatnimi czasy przynajmniej, no, to zazwyczaj jest mi za ciepło.
No, więc zobaczymy, może się to zmieni teraz na jesień, na zimę, ale nie. No, ale na pewno się muszę zaraz rozebrać już z tego, coś przebrać takiego, żeby mi było już okej. O właśnie, bo taką tacę udało mi się kupić w Action. Ona jest naprawdę bardzo duża, pojemna, bo jak kojarzycie te pojemniczki z Pepco, no to wiecie, że to jest samo w sobie duże, więc ta taca naprawdę jest bardzo duża i myślę, że taką kompozycję jest dużo ładniejsza. Więc tu mamy te liście, tą dynkę ze słodyczami, których już trochę było i te dynie, prawda? Bo tutaj jest tak szaro-buro. A one jednak nadają taki fajny charakter, myślę, więc ładniej, a tego się gdzieś pozbędę, znaczy tą dynię może dam faktycznie przy wrzosie tam koło telewizorka, bo liście właśnie widzicie, o, co Libusia robi. Myszko, to jest kwiatuszek, kwiatuszek się wącha, jak się wącha? Wrzosy co prawda za bardzo nie pachną, ale jak się wącha? Ach. O, tak się wącha, dokładnie. Więc tutaj fajnie by było też położyć takie dynie, ale coś średnio mi się widzi. Więc może tutaj sobie tą jedną położę i już będzie tak ładnie jesiennie. Herbatka. W sumie brakuje jeszcze tylko goździków, słuchajcie. To już byłaby taka nawet zimowa, bym powiedziała. Ale mamy dynki z zeszłego roku. Tak, Kubusiu, puszczaj sobie muszeczko. A widziałeś, to jest te... Tak, Kubuś podostawał takie samoloty z origami. No i ten akurat świetnie lata, nie powiem. Jest ekstra. Dobra, ja tutaj nam zrobiłam w sumie mi i Kubusiowi herbatki. Wczoraj zrobiłam rosołek, bo coś kurczę czuję, że coś mnie bierze. Także mam nadzieję, że to nic poważnego, jakoś to szybko przejdzie, więc mamy rosołek. Makaron mi się ugotował. Także zjemy sobie, co? Myślę, że sobie zjemy najpierw. Chcesz herbatki takiej? Napić się? Z takiej dynki fajnej? Powiedziałam, że coś miałam ostatnio kupić, bo urwałam tutaj tą rączkę, a mamy tylko jedną taką chochelkę, także musiałabym kupić. A tak się myślałam, że ostatnio coś zepsułam z kuchni i właśnie to było to.